Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Fallout Honora. Moi drodzy, zanim zaczniemy, to ja mam kilka rzeczy. Dalej mam chrypkę, to jest niesamowite. Pewnie przez te papierochy. Ja mam parę rzeczy, które chciałbym nadmienić, bo opisaliście różne rzeczy, a ja też, prawdę mówiąc, już nie pamiętam, co powiedziałem w poprzednim odcinku, a nie miałem czasu, żeby zerknąć na niego i zobaczyć, potwierdzić sobie to, co myślę, że powiedziałem, a czego nie powiedziałem, więc po prostu część rzeczy powtórzę być może. Padła ciekawa sugestia jedna na pewno, aby wymontować części z radiostacji we Flagpool. Myślę, że nie da się tego zrobić, bo ja chyba na tej radiostacji i to Daro zaproponował. Stwierdziłem, że będę sobie też wasze komentarze zapisywał imiennie, żebyście nie czuli się poszkodowani w żadnym wypadku. Ja chyba próbowałem używać zarówno nauki, jak i naprawy na tej radiostacji. Zazwyczaj to naprawa albo nauka pozwala na wymontowanie rzeczy, bądź wyciągnięcie czegoś z danego elementu. I chyba się to nie udało. Natomiast spróbujemy, mam to zapisane. A zapisałem sobie też ciekawą propozycję od New Solution. Znaczy to nie była propozycja, to było takie trafne dosyć spostrzeżenie, że mamy gumiaki, mamy robaki, więc brakuje nam wędki i można by było łowić. Gdyby dało się to zaproponować Nevada Band Studio na przyszłość, to może by wdrożyli taki mechanizm. To mogłoby być bardzo ciekawe, żeby być w stanie sobie łowić ryby, które mogłyby być potencjalnie naszym pożywieniem. Mogłoby być to jakiś survivalowy element. Możecie dać znać, co myślicie w komentarzach, albo czy macie w ogóle jakieś inne ciekawe pomysły na mechanizmy, które mogłyby być wdrożone w Falloutie takim klasycznym. Z propozycji to chyba tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Były obawy, w komentarzach były też omawiane kwestie na bieżące. Żadne konkretne propozycje na dalsze działania, oprócz tego, że tutaj akurat nie zapisałem. Nie pamiętam Nika. W każdym razie powiedział mi, żebym nie bawił się tutaj z Gartem za bardzo i że później do jego szefa pójdę, to się sprawa sama rozwiąże. No, ja mam tą propozycję z naprawą tej radiostacji, być może wtedy zaczną z nami gadać i być może wtedy będę w stanie na niego nakablować, a jak nie, to może chociaż naprawa tej radiostacji pozwoli mi zabrać ich rangersów, w sensie, do Flagpool, żeby pomogli mi z Faberem. To jest jedna rzecz i ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, już kurde trochę gadam, a tu trzeba grać, to że, nie wiem czy o tym w końcu mówiłem, że wyjaśniliście mi w komentarzach, jak działają Big Gunsy w Nevadzie i że Nevada troszeczkę zmienia pod tym kątem i że właściwie broń lekka to są tylko pistolety, natomiast wszelkie karabiny, strzelby i tak dalej to już jest broń ciężka. Dlatego ja zaniecham używania tej broni ciężkiej, ja pozostanę przy pistoletach i przy broni energetycznej. Zobaczymy jak daleko na tym zajedziemy i chyba to tyle. Tak, dobra. Przejdźmy już zatem do rozgrywki, łknę sobie tylko kawy. Przepraszam, to gardło mnie strasznie dalej męczy. Zgrywam troszeczkę Herla o to bałagan, nie gniewajcie się na mnie. Ale, w sumie nie muszę zapisywać gry, bo dopiero ją wczytałem. Trzeba użyć nam złomu tutaj. A w związku z tym, że ja nie pamiętam, ile ja tego złomu już tutaj zużyłem i czy zużyłem wcale, to pozwólcie, że ja będę używał złomu. To nic nie da? Nauka. Naprawa. Okej, okay, naprawa 100. Prosta wymiana części rozwiąże problem umiejętności. Tylko mi nie mówcie, że to są części elektroniczne, a nie zwykły złom wymagane. To nic nie da. Ja pierciu, ale się wrypałem, nie? A ja złom kupiłem sam. O matko. Czy ja mam jakieś kapsle? Mam też coś na handel, dobra. To lecimy do Garage City. Tam. Ale w topa. Tamten mechanik ma ten. Części elektroniczne. Kupię od niego, bo one tak czy inaczej pewnie, nawet jeśli nie teraz, to przydadzą się później na bank. Chyba gdzieś wcześniej było wyjście, a biegnę jak głupi. To kupię od niego i przyjdę tu i sprawdzimy z częściami elektronicznymi. Ale w topa. Dajcie spokój. Garage City.
Nie udaje ci się umknąć burzy piaskowej. Matko, już myślałem, że to jakiś skutek tego napromieniowania, które mam. O, świnki. I po świnkach lecimy dalej. Jeszcze się leczyłem w międzyczasie, stąd ta zmiana pory dnia. Kolejne świnki. Oj. No wiecie jak to jest. W sumie właściwie to tak. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy chcecie, żebym ja te walki przewijał, czy nie. Bo według mnie to jest bardzo powtarzalne, w związku z tym, że ja używam tutaj głównie broni białej. Bo tych, mam wrażenie, że tych spotkań jest zbyt dużo, żeby w cudzysłowie tracić na nie amunicję. Tym bardziej, że to są zbyt prości przeciwnicy. Więc dajcie znać, czy wy chcecie, żebym ja to przewijał, czy nie. Bo tutaj problem moim zdaniem pojawia się taki, że jeśli chcecie, żebym to przewijał, to dla mnie to jest żaden problem, bo już to przecież robię. Natomiast jeśli nie chcecie, żebym tego przewijał, to trzeba mieć na uwadze, że takich spotkań może być dużo. Ja nie chcę tracić na nich expa, więc bardzo chciałbym je kończyć. A to nam zabiera czas z odcinka, w związku z tym, że teraz... staramy się robić te odcinki półgodzinne, to jednak możemy nieco czasu tracić. Tym bardziej, że ja jeszcze później sobie właśnie leczenia używam, żeby też dodatkowo sobie expa podbić. Więc to może być ciekawe. W ogóle Janek mi o tym powiedział, to już teraz nie będę obcinał, bo nie ma co. Janek mi o tym powiedział, że jest taki schemat, że warto użyć leczenia 3 razy, pierwszej pomocy 3 razy, bo po 3 razach stajemy się zmęczeni. A później należy odpocząć 6 godzin pomiędzy zabiegami, co jest bardzo cenną informacją, bo nie wiedziałem, ile należy odpoczywać. No właśnie. Jesteśmy. To tutaj nie leżą świnki, tylko psy. To dlatego, że moja postać przy spotkaniu ze świnkami sama siebie powaliła i musiałem czytać grę. Dobra, już sobie odpuszczę. O, bo ile można? Trzy spotkania zaliczyliśmy. Wydaje mi się, że wystarczy. Nie ma co przedłużać. I też całego expa nie trzeba ostatecznie zbierać. Znaczy, fajnie jest go zbierać, ale przeżyjemy i bez tego. Czy to ma jakiś związek z trudnością gry, jaką wybrałem? Niesamowite, strasznie dużo jest tych spotkań. Oj, no i tutaj problemem jest to, że mi jest później strasznie ciężko wycyrklować, może nie strasznie ciężko, ale po prostu ciężko jest mi wycyrklować długość odcinka przy takich spotkaniach. Bo ja widzę, ile czasu nagrywamy, ale nie wiem, ile będzie rzeczywistego kontentu, jeśli wiecie, co mam na myśli. Dzielnica handlowa, to tutaj chcemy dotrzeć. Jak zwykle dotarliśmy przed dniem, że tak powiem, więc było ciemno. Idziemy prosto od mechanika. Ile ty chcesz za te części, powiedz mi, panie? O, złomu się odnowił, fajnie. Dobrze wiedzieć, że się odnawia tak stuprocentowo. I są tutaj 3 razy części elektroniczne. 800, panie złoty. Przecież nie mam takich pieniędzy, chłopie. Miałem 2 strzelby niby. Tu drugą też mógłbym u niego sprzedać, ale to prawie nic nie warte. Ojej, ćwiejć, to wcale nie będzie tak proste, jakby się mogło wydawać. On by musiał kapsle dołożyć. No trudno, zobaczymy, co z tego będzie. Chyba jednak będę sobie musiał, nie wiem, tam może poza kamerą czy coś pofarmić, bo kurczę, widzę, że może być krucho z pieniędzmi. A to jest w ogóle fajne, że sama się oblicza różnica, nie muszę tego wpisywać, to też Leszyfry zauważył. Ja to pominąłem, jak uznałem to za naturalne. Okej, okay. Jeśli te części nie przydadzą nam się teraz, to przydadzą nam się na pewno później. W związku z tym, że tak naprawdę interesuje nas to, czy to się uda, czy nie, to widzimy się u Rangersów. Okej, okay, może szybciej niż u Rangersów, bo okazuje się, że trafiłem po drodze na grupkę szakali. Patrzę właśnie, co mieli przy sobie. Widzę, że mają robaki i dzidy. Dzidy to fajnie, widziałem, że 2 dzidy się sprzedały za 110, czyli 4 dzidy to będzie 220 potencjalnie. Odzyskanych kapsli, jakby nie było. No taka nietypowa walka, zazwyczaj mamy same świnie i wilki, więc... Albo mrówki, no właśnie, tak jak tutaj. Ale nie zauważyły nas, więc...
trudno. Natomiast te wilki już tak. No i też duży problem jest taki, że mi się wydaje, że często biegnięcie do skraju mapy zajmuje mniej więcej tyle samo czasu, ile po prostu walka z nimi. Ale to na tych dzisiejszych walkach to już z 1500 doświadczenia zdobyłem chyba. No dobra, ile ubiję do wyjścia, tyle ubiję, no nie? I cześć. Nie, no to jest niewiarygodne po prostu. Strasznie dużo tego jest. Masakra. Nie wiem, czy to jest związane z poziomem trudności. Pewnie jest. Ale co rusz jakieś spotkanie, naprawdę, co rusz. Ile mi w ogóle brakuje do poziomu? 400 doświadczenia. Wiecie co? To ja je wybiję, bo to szkoda aż chyba. No albo nie. Dobra. Dzień dziś to zdobędzie. Samo wytrąca mnie to trochę z pantałyku, bo ja... Co tutaj mamy? Rangerów ścigających złodziei bydła. Dobra, co my tu mamy? Rangers, najeźdźca. Rangers, najeźdźca. Najeźdźca, najeźdźca. Najeźdźców jest czwórka, moi drodzy. Więc niekoniecznie musi to akurat pójść po naszej myśli. Ale możemy spróbować. O! 22% szansy na trafienie. To nie za dużo. O, trafił w swojego, to dobra nasza. O, ona już ucieka, świetnie. Jak będę pudłował, to nic z tego nie będzie. O, okej, ona też padła z jakiegoś powodu, szybko bardzo. Muszę podbiec. Okej, ciekawi mnie, dlaczego nagle mam taką niską szansę na trafienie. Wylazł. Całkiem sprytnie, że się schował. Ale dajmy im się bić. To ja wtedy zdobędę jakiekolwiek doświadczenie. Ajajaj. On jest w pełni sił. Cholera jasna. To jest po mnie. Jakby to rozegrać w takim razie? Jest spora szansa, że sobie po prostu nie poradzą. Dlaczego ja mam taką niską szansę na trafienie? Chyba muszę stąd uciekać po prostu. Kurde. No, teraz to wygląda dla nich trochę lepiej. Się tak trochę czaję, bo... Nie pogniewałbym się za... Za lód. Dobra, to nie ma sensu. Ja jestem za słaby, żeby im pomóc chyba. Nic takiego nie mam, co bym mógł wykorzystać. No teoretycznie ten karabin myśliwski. Z niego mam znacznie lepszą szansę na trafienie. To ewentualnie mogłoby się rzeczywiście powieść. Ej.
Ej! No bez takich. Będę się schować, nie mogę. Muszę się uleczyć teraz. Oj, botku, botku, botku. Jeszcze nie trafiłem. Ej, ja tu pomocy potrzebuję, moi drodzy. O, mogę się schować. Super. Mało punktów doświadczenia zdobyłem, ale to nie o doświadczenie mi tutaj chodziło, bo ja dużo pieniędzy straciłem na handlu złomem. I muszę to odpracować teraz. Ale te gnaty są tutaj nic nie warte. Jeszcze z moją umiejętnością handlu na poziomie minus 10, to ja sobie mogę... Wiecie co, sobie mogę. Ale dlaczego mam taką niską szansę na trafienie z rewolweru? Może lepiej by poszło z tym. No więc będziemy nosić, zobaczymy. Jeździć, obserwować, jak to mówią. Teraz będę martwy, ale chyba się uda wszystko zrobić. Stacja radiowa od razu. Oczywiście, że jest poranek, ale może zaczniemy od leczenia w takim razie. Okej, jesteśmy ozdrowiali, więc zapiszmy sobie grę. Chodźmy do tej radiostacji. Spróbujmy użyć tych części elektronicznych. Mam nadzieję, że się uda. Okej. Czyli nawet jeśli ja użyję trzech części, to nadal mi brakuje bardzo dużo naprawy. No teraz jeszcze teoretycznie powinno mi zostać 70% potrzebnej naprawy. Przy poziomie jestem maksymalnie w stanie władować 20. Oj. To to jest Rangers, więc tutaj mogę sobie skreślić 70%. Sprawdźmy zresztą na prawą, czy to będzie zaktualizowane. To wystarczyło. To sekunda, to w takim razie, jeśli to wystarczyło, to ja już to musiałem wcześniej jakoś obniżyć, a tym samym spróbujmy w takim razie co jedną część naprawić. Może nie będę musiał wtedy... O 20 części elektroniczne, o 20% obniżają. Czyli potrzebuję wszystkich trzech części teraz, żeby zrobić to przed rozdaniem punktów naprawy. Ok. Dobra. Nadajnik naprawiony, my dostaliśmy poziom, jeszcze go nie rozdamy. Ale pójdziemy sobie tutaj do pani i zgłosimy, że naprawione. Nadajnik działa. Świetnie. Zobaczymy, co z tego wyszło. Super. Teraz możemy rozszerzyć naszą kontrolę nad terytorium. Poczekaj chwilę. Słyszysz to? Co to jest? Echo? Czy jest coś, co powiela twój sygnał? Wygląda na sygnał bardzo niski. Kieruje się na wschód. Wcześniej nie mogliśmy tego wykryć. To może być nowy błąd sprzętowy, ale... Słuchaj, musimy dokładnie wiedzieć, co to jest. Nie należy ignorować tej sprawy. Idź w stronę sygnału na wschód i dowiedz się, co powoduje echo radiowe. Dam ci krótkofalówkę, żeby go znaleźć. A, już wydawało mi się, że zadanie zostało wykonane. Okej. No dobrze. Czyli jeszcze trochę tego zadania przed sobą mamy. Odpocznijmy do rana. Mamy krótkofalówkę. Czy ten poziom chcę rozdawać? Mogę rozdać perka, tak. Perk może się przydać. Znawca Sonory. Dobrze przestudiowałeś geografię pustyni Sonora. Ta umiejętność usuwa mgłę wojny na mapie świata i zaznacza wszystkie dostępne lokalizacje. A nie wiem, czy chciałbym to na początku wykorzystywać, prawdę mówiąc. Zastraszanie. Mogę zastraszyć już przeciwnika, żeby zaniechał ataku, ale potrzebuję wysokiej charyzmy. Ja mam charyzmę 2, więc trochę średnio.
O, szansa na nietypowe powstania, spotkania. Co ja bym właściwie chciał? Hmm. 20% do retoryki. Nie wiem, czy raczej się nie opłaca marnować perka na takie rzeczy. Obserwacja. Pozwala określić ilość punktów życia i z jakiej broni używa przeciwnik. Zwiększenie siły podczas spadku zdrowia. To nie jesteś zbyt szybki, żeby cię trafić podczas walki. Dostajesz plus 5 do swojej klasy zbroi. No to mogło być całkiem przydatne. Ta umiejętność pozwala ci kontynuować podróż po zakończeniu głównej misji. Tajemniczy nieznajomy, to nie spryciarz. Dobra, wiecie co? Ja bym się zdecydował na jedną z trzech. To jest ciekawe też. Dobra, to mam kilka. Częstsze TK może niekoniecznie, natomiast tak, dokładność jest ciekawa. Trenowałeś swoją celność, jeśli chodzi o strzelanie do celu z dystansu. Każdy poziom tej umiejętności zwiększa twoją percepcję podczas strzelania o 2. Czyli na potrzeby strzelania moglibyśmy mieć 10 percepcji z tym perkiem. Gadatliwy nie. Intuicja wędrowca. Dużo podróżowałeś, przez co rozwinąłeś specjalną intuicję. Ta umiejętność zwiększa twoją umiejętność przetrwania o 15%. Ale zmniejsza też o połowę wysokość promieniowania w lokacjach. To jest ciekawe. Obserwacja, no to jest standardowe, to pozwala mi widzieć, ile życia zostało przeciwnikom i jakiej broni używają. To też jest ewentualnie zawsze do wzięcia, bo to jest przydatne po prostu. I spryciarz, jesteś zbyt szybki, żeby cię trafić podczas walki. Dostajesz plus 5 do swojej klasy zbroi, oprócz premii, którą daje ci zbroja. Czyli po prostu bazowo. Dajcie znać, co wy byście wybrali. Ja na razie się wstrzymam z wybraniem samego perka. Natomiast na pewno podniosę sobie naprawę. Ona będzie mi potrzebna jeszcze w niejednym miejscu. Powiedzmy na 55 póki co. I mógłbym sobie podnieść może leczenie do 50. Okej. Okay. Na tym sobie na razie zastopujemy. Co z tym radiem? To radio pewnie muszę wziąć w łapkę. Pozwolę częstotliwości najemników Fabera. O, słuchać tylko biały szum. Zbyt daleko, dobra. Posłuchaj wspólnej częstotliwości, biały szum. Dobra, musimy wyjść stąd. No właśnie, tutaj było wyjście, ja pobiegłem na około jak głąb ostatnio. Gdzie ty idziesz? Stój. Czy ona mnie gdzieś wysłała w jakieś konkretne miejsce? Inferno. Nie, chyba nie. Co mamy w Pip-Boyu? Znajdź zaginionych mieszkańców. Rozszerz obszar nadawania stacji radiowej. Czekajcie, ja chyba muszę tam do niej wrócić. Coś mi chyba uciekło, jakaś informacja.
znajdź źródło, które odbija nasze audycje. Aby to zrobić, udaj się na pustkowia na wschód od naszej bazy. Wschód od naszej bazy. Obstawiam, że północ na tej mapie jest do góry. Więc na wschód. Oczywiście, że wilki. Oczywiście. Poszukaj źródła przekaźnika rozmów strażników. Wygląda na to, że udało ci się wykryć źródło echa radiowego. Pozostaje je znaleźć na środku pustyni. Przejdź do lokalizacji. Bang. Okej. Okay. O, rad skorpion. O, dwa. Okej. Okay. No to je musimy zabić. No zaraz zobaczymy, ile mamy szansy na trafienie z pistoletem. Z tym rewolwerem to było strasznie słabo. 77. Że rewolwer się zepsuł, nie wiem, o co może chodzić. Kurde, ile on ma życia, panie! Spokój się. No jeszcze nie trafił, co za puc, jest. Jeszcze trucizna, no pewnie, że tak. Co jest grane? No nie ma lekko, panie. No. Ale 200 punktów doświadczenia to zawsze coś. No, nie pasowałoby się teraz uleczyć. Jeszcze odniosłem dodatkowe obrażenia wskutek zatrucia. Dobra, będzie. Tego na razie nie będę atakował. Zrobimy to w nocy. No pewnie, że tak. Jeszcze wpadłem w pułapkę. Dezaktywowana zardzewiała pułapka domowej roboty nie stwarza niebezpieczeństwa. O, teraz już nie. Co my tu mamy? Granat. Zajmie bardzo dużo czasu. Error. A, to teraz się muszę postarać wykurować. Nogę sobie chyba uszkodziłem, nie? Choroba popromienna i nic nie jest napisane w sumie. Nie wygląda na to, żebym uszkodził sobie nogę. Czemu jesteś zbyt zmęczona? O co ci chodzi? Czy to po każdej udanej próbie leczenia muszę się... Muszę odczekać 6 godzin? Kurde, chyba tak jest. Wiecie. 6. Okej. Okay. Tak, po każdej udanej próbie leczenia muszę odczekać 6 godzin. No dobra, co my tu mamy? Nóż do rzucania. Zamknięte. Skrzynka zablokowana. Skrzynia zablokowana. Otwieranie zamków 25. O, może tak? Pytanie, czy ta lokalizacja jest zapisana na mapie? Jak tak, to sobie zapiszę, żeby wrócić tu i otworzyć tą skrzynkę może kiedyś. Ktoś podsłuchuje rozmowy Rangersów za pomocą tego sprzętu. Pewnie im się to nie spodoba. No najpewniej, co możemy tutaj osiągnąć? Wzmacniacz nie działa. Teraz to tylko zwykły złom. I przywrócił. Co ty z tym zrobiłeś? No teraz to rozbierz, chłopie. Wyciągaj ten. Wyciągaj złom z tego. Kiedyś to była stacja lądowania, teraz to tylko kupa śmieci. Ten skorpion daje ponad 200 doświadczenia. Kurde, nie chciałbym go odpuszczać, nie? No nic, spróbujmy sobie z nim poradzić. No pewnie, że tak, jak mnie trzasną. Nie zawiedź mnie. Dobra, zawiodłeś mnie.
Dobrze ci idzie, kolega. Bardzo dobrze, ale z ciebie maczu. Zobacz, tu twój kolega leży. Chcesz do niego dołączyć? Mam nadzieję, że to nie jest jakoś potwornie nudne z waszej perspektywy. Dobra, pasowałoby się jeszcze uleczyć z tego. Nie mogę, bo jestem przepracowany. Pasowałoby się uleczyć z tego zatrucia, chociaż. Ale się nie udało. Niestety. Dobra, jesteś zmęczony, już mam. Wystarczy. Ok, czy ja to mogę wrócić? Akwedukt, stacja radiowa po nasłuch. Tak, mogę. Czyli ja sobie zapisuję, żeby Rangers w nasłuch NK otwieranie zamków 25%. Stacja radiowa, chodźmy do koleżanki. Znowu jest ciemno. Dlaczego ja zawsze przychodzę, jak jest ciemno? Za każdym razem praktycznie. Tak w 90% przypadku. 90% podałem zupełnie z czapy. Źródła echa zniszczone. To był przekaźnik szpiegowski. Co za niespodzianka. Wydawało mi się, że tylko my posiadamy technologię tak potężnych transmisji radiowych. Natychmiast zgłoś wyniki operacji kapitanowi Helfordowi. Tak jest. Okej, to idziemy. Helford się ucieszy na pewno. Chodźmy. Może się w końcu przyłączy do nas do ataku na Fabera. Dzieciaki wesoło biegają. Uii! Panie Helford, mam meldunek. Mam informacje dotyczące zadań. Ze stacją radiową jest już wszystko w porządku. Udało mi się ją zmodyfikować. Dobra robota. Poszerzenie strefy nadawania pomoże naszym ludziom w bitwie i w czasie pokoju, mówi Helford. I jest to to, czego tak bardzo nam brakowało. Ale zostałem też poinformowany o pewnych komplikacjach. Racja. Ktoś przekazywał rozmowy strażników na wschód. Więc ktoś szpiegował w naszych transmisjach? Pyta Helford. Nic dziwnego. Nasza walka z przestępczością polega na odrzucaniu wielu wpływowych organizacji na wschodzie. Jedyne dziwne jest to, że ktoś inny opanował technologię nadawania na falach radiowych. To nie jest umiejętność zwykłego gangu z pustkowi. Dzięki za pomoc. Twoje informacje mogą być przydatne w przyszłości. Miło się przydać. Okej, to teraz tak. Zobaczmy, czy teraz mogę zgłosić strażnika Garta. Kolejne. Nie, okej, dobra, dalej nie mogę. Nie wiem, czy to jakoś zaważyło, więc wczytuję grę. Natomiast mieszkańcy willi nadal potrzebują pomocy. Pamiętam naszą rozmowę, więc czy możesz pomóc? Najpierw postępuj zgodnie z moimi instrukcjami. Do tego czasu nie będę mógł przyjąć cię do generała, a tym bardziej przywołać ludzi z innych misji. Ale rozwiązałem wszystkie twoje sprawy. Rzeczywiście. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego i dawałem ci te zadania tylko po to, żeby cię zniechęcić. Miło jest zobaczyć, że jednak ci zależy. Ale jeśli chodzi o sytuację w willi, decyzja należy do generała. Teraz idź prosto do niego, powiem strażnikom, żeby cię przepuścili. Teraz wszystko zależy od tego, jak się z nim dogadasz. Dziękuję, dowódco. Dobra, czyli się dostaniemy do środka, okej. Pewnie mi zabraniają, bo mam broń przy sobie. Muszę porozmawiać z twoim dowódcą. Nie każdemu kadetowi wolno wejść na dół, a jeszcze mniej tobie. Masz przepustkę? Komandor Helford zagwarantował mi przepustkę. Okej, możesz przejść. Pamiętaj jednak, że będziemy podążać za każdym twoim krokiem. Idź do generała i nigdzie nie węż. Trzymaj broń w kaburze. No dobrze. Dobra, kazali nie wężyć, to może nie będę węszał, ale to jeszcze nie wiadomo, co się stanie. Węszył, znaczy się.
No dobra, jesteśmy w środku. Moi drodzy, nie wiem ile finalnie zajmie ten odcinek, ale z generałem sobie porozmawiamy już następnym razem. Okazało się, że moje plany się oczywiście posypały, choć udało się naprawić radiostację, co mogę już teraz wykreślić tutaj z mojego notatnika. To jednak nie udało mi się nakablować na garda, co było moim następnym planem. Strasznie dużo mamy tych spotkań na pustyni. To jest trochę dziwne. Wydaje mi się, że to może być spowodowane podniesieniem poziomu trudności. Ale może jest to też jakaś kwestia Fallouta Sonory. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pojęcie na ten temat. No, ja przyjmuję to na klatę, jest jak jest, lecimy dalej. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Dziękuję za towarzystwo podczas dzisiejszej przygody i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to sprawi mi przyjemność, gdybyście zdecydowali się zostawić pod tym filmem łapkę w górę. A jeżeli śledzicie mnie już od jakiegoś czasu, a nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to gorąco do tego zachęcam. Subskrypcja pozwoli wam nie przegapić żadnego kolejnego materiału, na przykład właśnie z serii Fallout Sonora, a mi da szansę na dotarcie do nowych potencjalnych widzów i nieco bardziej rozwinie mój kanał. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.